ostatnio otworzyłem swój pierwszy sklep zajmujący się dropshippingiem i osiągnąłem, mam wrażenie, jak na początkującego całkiem dobry rezultat i to w dość krótkim czasie. W tym odcinku podzielę się z Wami, ile i na czym dokładnie zarobiłem, jakie popełniłem błędy, jakie poniosłem koszty, jaką ustawiłem reklamę, a także o czym często zapominamy, rozpoczynając przygodę z tą właśnie formą handlu. Mam nadzieję, że te informacje okażą się dla Was przydatne. Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Jakiś czas temu przeprowadziłem wywiad z Tomkiem Niedźwieckim, założycielem TakeDrop, platformy, która pomaga wystartować, a następnie prowadzić sklep właśnie na zasadach dropshippingu. Teoria teorią, ale chciałem sprawdzić, jak działa to w praktyce i czy faktycznie wszystko wygląda tak, jak opisywał Tomek. Sklep nazwałem jawkuchni.pl. Miał być prosty, nieprzekombinowany, a w ofercie miało znaleźć się tylko kilka produktów. Na wstępie dodam też, że nie używałem swoich social mediów do promowania mojego sklepu. Zrobiłem to tak, jakbym był zwykłym Kowalskim, bez wrzucania popularnej czy rozpoznawalnej twarzy na swój landing page. Z jednej strony grudzień to był świetny moment na rozpoczęcie sprzedaży, bo przed świętami Bożego Narodzenia potrzeby zakupowe Polaków rosną najmocniej, ale z drugiej strony miałem poczucie, że trochę zaspałem i gdybym za wszystko zabrał się jeszcze w końcówce listopada, to mógłbym osiągnąć jeszcze lepsze wyniki. Niestety algorytm potrzebuje trochę czasu, żeby nauczyć się oferowania naszych produktów. Reklamy nie od razu zaczynają hulać, niestety optymalizacja marketingu trwa dłużej niż dzień czy dwa. Próby zacząłem 8 grudnia, ale pierwsze zyski sprzedaż zaczęła generować dopiero 11 grudnia, a wystrzeliła 14 grudnia. Szczyt sprzedaży przypadł na piątek 16. Ilość zamówień wyniosła tego dnia aż 26, a obrót przekroczył 2800 zł. 17 grudnia postanowiłem zacząć wygaszać sprzedaż, bo do gwiazdki został już tylko tydzień i choć co prawda towar miał dotrzeć do klientów w ciągu 48 godzin, bo wysyłka następowała z magazynów w Polsce, a nie z Chin, to jednak przez obfite opady śniegu w całym kraju mogło dojść do opóźnień po stronie kurierów, co zagrażało niedostarczeniem przesyłek na czas. Wszyscy pamiętamy, jak zima zaskoczyła wtedy drogowców i jaki nastąpił paraliż komunikacyjny. Po prostu nie chciałem nikomu psuć planów przez to, że przesyłka nie dotrze. Po drugie, pierogi lepi się przed świętami, a nie w święta, więc gdybym nie wygasił sprzedaży, to zaraz mój bestseller przestałby się sprzedawać. Nikt by go już nie zamawiał, a koszty, które ponosiłbym w dalszym ciągu na jego reklamowanie, po prostu zjadałyby moje zyski. Ile dokładnie zarobiłem? Sprawdźmy liczby. Sprzedałem łącznie 159 produktów. Zysk ze sprzedaży od 11 do 24 grudnia wyniósł 7497 zł, co uważam za świetny wynik. Niestety nie oznacza to, że tyle zarobiłem. Od tej kwoty trzeba odjąć 1400 zł na wysyłkę. Następnie znowu odejmujemy 240 zł na Google Ads, 340 zł na TikTok Ads i aż 1120 na Facebook Ads. Ale to nie wszystko. Kolejno odejmujemy jeszcze 655 zł kosztu obsługi zamówień i to dopiero daje nam zysk całkowity w wysokości 3742 zł. Moimi dwoma największymi bestsellerami okazały się: po pierwsze, automatyczna pierogarka, która kosztowała mnie w hurcie 42 zł. Sprzedawałem ją po 99 zł, co dawało mi 57 zł marży na sztuce, a sprzedałem takich 47. Dało mi to razem 2679 zł zysku ze sprzedaży na tym produkcie. Po drugie, forma do uszek, która kosztowała mnie 8 zł. Sprzedawałem ją po 59 zł, a sprzedałem ich aż 82 sztuki, zarabiając na tym 4182 zł. Możecie pomyśleć sobie, że ceny są wysokie, ale jak cena jest niska, to ludzie niechętnie kupują Twój produkt, bo wydaje im się, że to po prostu bubel. W tym przypadku gryzło mnie, że nie zacząłem sprzedaży wcześniej, bo wtedy mógłbym kupować jedną nie po 8 zł, tylko po 2 zł, a dodatkowo na pewno sprzedałbym ich więcej. Na grupie na Discordzie, na której jestem, jeden sprzedawca chwalił się, że sprzedał takich form nie 82 sztuki tak jak ja, a ponad 2500 sztuk. Prowadził sklep już od dawna i był, że tak powiem, rozpędzony. Gość miał przed świętami marży na tym jednym tylko produkcie plus minus 142,5 tysiąca złotych. Czy od razu trafiłem na moje bestsellery? Oczywiście, że nie. 8 grudnia uruchomiłem kampanię na Blender. Sprzedały się tylko 2 sztuki. Wstrzymałem reklamy, porażka. 9 grudnia uruchomiłem kampanię na żarówki UFO. Szału nie było.
więc sprzedaży reklama lekko na minus. 10 grudnia uruchomiłem kampanię na TikToku z maszynką do uszek. Dalej z niesatysfakcjonującymi rezultatami. Zacząłem mieć pierwsze wątpliwości, czy to w ogóle jest dla mnie. 12 grudnia skonfigurowałem też Google Ads Merchant Center. Oprócz tego skontaktowałem się z moim opiekunem z StakeDropa, żeby dowiedzieć się, co robię nie tak. Otrzymałem kilka istotnych wskazówek i, co nie mniej ważne, motywacji do dalszego działania. Tak naprawdę ruch zaczął się dopiero od 14 grudnia, ale kampania, zanim zacznie przynosić sprzedaż, też potrzebuje trochę czasu. Zażarło w ostatniej chwili, bo nadzieja już powoli zaczynała mnie opuszczać. Starałem się nie zniechęcać, bo w sumie ciężko za pierwszym razem trafić w dziesiątkę, więc próbowałem z kolejnymi produktami. Na pewno nie osiągnąłbym tak fajnego zysku, gdyby to nie był okres przedświąteczny i gdybym za szybko się poddał, ulegając pierwszemu zwątpieniu. Z początku może to wszystko brzmieć nieco zawile, ale w rzeczywistości jest naprawdę proste. Około 2 wieczory byłem w stanie skonfigurować cały sklep. Najwięcej czasu zeszło mi na testowanie reklam i produktów. No, wystarczyło trochę zaparcia. Z początku trochę się bałem, bo nie miałem żadnej wiedzy o dropshippingu. Dobrze, że na Tejku pomyśleli o kursach wideo. Obejrzałem je uważnie i dużo mi się rozjaśniło. Każdemu, kto zaczyna, na pewno przyda się taka ściągawka. Skąd w ogóle wiedzieć, co sprzedawać? Tu trzeba trochę pobawić się w Sherlocka i wejść w buty kupujących. Na Google Trends sprawdzacie sobie, czego ludzie i kiedy szukają, a następnie zaspokajacie potrzeby swoich przyszłych klientów. Przed walentynkami będzie to na przykład seksowna bielizna, a przed wakacjami prawdopodobnie dobrym tropem może być wszystko to, co przydaje się na plaży. I wreszcie, jeżeli chodzi o dostawców, zdecydowanie bardziej polecam AliExpress niż hurtownie. Po pierwsze, ze względu na większą atrakcyjność cenową, większą dostępność towaru, ale także reklamację czy politykę zwrotów. Jeśli mogę Wam coś polecić, to schemat mniej myślenia, więcej robienia. Bo jak się za dużo myśli, to się jeszcze można rozmyślić. Tu trzeba konsekwencji i wgryzienia się w temat tak głęboko, jak tylko to możliwe. Na pewno zarobiłbym też więcej, gdybym nie zwlekał tak długo z podjęciem decyzji o starcie, ale niestety bywam królem prokrastynacji. Sezonowcy, którzy będą chcieli osiągnąć Bóg wie jakie wyniki przy nakładach pracy rzędu 3-4 godzinek dziennie, też raczej będą mieli małe szanse na osiągnięcie większego sukcesu w tym biznesie. Tu panuje zasada, ile włożysz, tyle wyjmiesz, więc za wszelkie niepowodzenia będziesz mógł mieć pretensje jedynie do siebie. Straty w większości przypadków będą zależały od Twoich zaniechań, od tego, że to Ty czegoś nie dopilnowałeś, no i nie poświęciłeś odpowiedniej ilości uwagi. Myślę, że nie minę się z prawdą, jeśli stwierdzę, że aby zarabiać fajne pieniądze, musisz poniekąd oddać się dropshippingowi. Ale w sumie z każdym biznesem tak jest. Trzeba oddać się ciągłemu poszukiwaniu nowych hitów sprzedażowych, dopasowanych pod zbliżające się okoliczności. Nieustannie analizować trendy i dane, wciąż próbując coraz to lepiej optymalizować sklep i wiążące się z nim reklamy, dostawców czy reklamacje. Otworzenie swojego biznesu to zupełnie inny poziom odpowiedzialności niż praca u kogoś na etacie. Warto mieć tego świadomość. Warto też podejmować inicjatywę i pamiętać o tym, że tu nigdy nie jest się tak do końca po pracy. No ale z kolei do wygrania jest o wiele, wiele więcej. Wielu zarabia tu i setki tysięcy złotych miesięcznie.